Jak będą wyglądały tegoroczne półkolonie w opolskim MOS-ie, bo czeka nas sporo turnusów, a zatem sporo je atrakcji o charakterze takim prosportowym. Planujemy 7 turnusów, 4 do 5 w lipcu, bo tam będzie się jeden nakładał, i 2 w sierpniu. Bez tego krótkiego tygodnia, natomiast pozostałe jak najbardziej zapraszamy wszystkie dzieci. Planowane są liczne gry i zabawy, między innymi również wycieczki. Pojedziemy na odskocznie. Każdego tygodnia dzieciaki będą mogły się wyhasać. Będziemy korzystać ze ścianki spinaczkowej. Będą spacery. Będzie w głównej mierze zabawy i gry na boiskach szkolnych, między innymi w PSP 11 i w PSP 2. Czyli to jest cały dzień tak naprawdę, od rana dzieci od samego śniadania po obiad będą miały zapewnionych mnóstwo różnego rodzaju atrakcji z przeszkolnymi instruktorami. Będą to nasi nauczyciele pracujący w międzyszkolnym ośrodku sportowym. Rozpoczynamy o godzinie 8, później przechodzimy na stołówkę, gdzie dzieciaki będą miały śniadanie. Następnie będą gry i zabawy oraz wyjścia. Przychodzimy na obiad. Kończymy to również z ćwiczeniami na sali gimnastycznej bądź na placach zabaw obok szkół. Każdy turnus będzie liczył określoną liczbę dzieci? Tak, na każdy turnus przeznaczyliśmy 45 miejsc. Obecnie dążymy do tego, żeby było pełno. Zostały jeszcze pojedyncze miejsca. W razie czego zapraszamy jeszcze niezdecydowanych. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie mos.opole.pl.